wykorzystanie funkcji pochodnej, całki, szeregów, kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa w jednym zadaniu z rzutem kostką. Także jeżeli zastanawiało cię kiedyś po co te wszystkie pojęcia, to myślę, że to nagranie będzie dla ciebie tym bardziej, że zagadnienie będzie praktyczne. Cześć, witaj, z tej strony Mateusz, i w tym nagraniu zajmiemy się właśnie wspomnianym zagadnieniem, a zagadnienie polega na tym, że rzucamy klasyczną kostką do gry do momentu wyrzucenia drugi raz jedynki lub szóstki. To znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, może wypaść najpierw jedynka, potem jedynka, najpierw szóstka, potem szóstka, albo najpierw jedynka, potem szóstka, lub najpierw szóstka, potem jedynka. Ok, co dalej? No, niech x. Duże oznacza liczbę rzutów, w których nie wypadła ani jedynka, ani szóstka, czyli wypadło 2, 3, 4 lub 5 oczek. No i mamy obliczyć wartość oczekiwaną zmiennej losowej x. Jeżeli chcesz spróbować własnych sił, no to możesz teraz zatrzymać nagranie, bo ja za chwilę już na następnym slajdzie będę rozpoczynał rozwiązanie. Rozwiązanie można przeprowadzić w taki oto sposób. Mianowicie, najpierw na początku wprowadźmy dwa nowe oznaczenia, no i też dwie nowe nazwy, tak aby nam było łatwiej krótko wyrażać myśli. Mianowicie, chodzi o wartość prawdopodobieństwa tego, że wyrzucono przy tym jednym rzucie jedno oczko lub sześć oczek. Żeby nie mówić tak długo, będę to krótko nazywał sukces i oznaczał przez duże s. Analogicznie prawdopodobieństwo tego, że wyrzucono 2 oczka lub 3 oczka lub 4 oczka lub 5 oczek, żeby nie mówić też tak długo, krótko nazwę to po prostu porażka i będę oznaczał przez duże p bez żadnego dolnego indeksu. No to są takie przykładowe nazwy, równie dobrze można to odwrotnie nazwać albo jeszcze jakoś inaczej. Ważne jest to, że są krótkie. No i teraz prawdopodobieństwo tego sukcesu wynosi rzecz jasna 2 przez 6. No bo są dwa sprzyjające scenariusze, wypadło jedno oczko lub sześć oczek i wszystkich możliwych, które się mogą wydarzyć jest sześć. W związku z czym po skróceniu wychodzi nam tutaj prawdopodobieństwo tego sukcesu 1 trzecia. Analogicznie prawdopodobieństwo porażki no, wynosi cztery szóste, czyli po skróceniu 2 trzecie. No bo są cztery sprzyjające scenariusze, wypadnie dwa oczka lub trzy lub cztery lub pięć oczek, a wszystkich możliwych scenariuszy, jakie się wydarzą przy tym jednym rzucie jest sześć. W związku z czym wychodzi właśnie te dwie trzecie. I teraz... Policzmy najpierw prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa duże x przyjmie wartość równą 0. Przypomnijmy, że zmienna losowa duże x oznaczała liczbę rzutów, w których nie wypadła ani jedynka, ani szóstka. Innymi słowy liczymy teraz prawdopodobieństwo takiej sytuacji, w której były rzuty takie, że wylatywały albo jedynka, albo szóstka. No więc, jeżeli spojrzymy na to drzewko po prawej stronie, na ten nasz graf, to zauważymy, że jest tylko jedna taka możliwość. Mianowicie, przy pierwszym rzucie wypadł sukces, czyli jedynka lub szóstka, i przy drugim rzucie wypadł sukces, jedynka i szóstka lub szóstka. No i wtedy kończy się gra koniec. Innej możliwości tutaj, jak widać, nie ma. A zatem prawdopodobieństwo tego, no to jest tak, że jest pierwszego sukcesu 1 trzecia. 1 trzecia. I następnie prawdopodobieństwo tego, że znowu wystąpił sukces, jest znowu razy 1 trzecia. No generalnie idea jest taka, że jeżeli mamy takie drzewko i liczymy kolejne zagłębienia tej naszych krawędzi w tym drzewie, no to te prawdopodobieństwa, które występują na tych krawędziach ze sobą mnożymy. A jeżeli wystąpiłoby jakieś rozwidlenie, no to wtedy trzeba oddzielnie policzyć dla jednego rozwidlenia, a później dodać to drugie odgałęzienie. OK, a zatem mnożąc wychodzi nam tutaj rzecz jasna 19. Hmm, dziewiąta. No, to było proste. Przechodzimy zatem do następnego kroku. Policzmy zatem prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa duże x przyjęła wartość 1, czyli innymi słowy w tej naszej grze wystąpił jeden rzut, którym nie wypadła ani jedynka, ani szóstka, czyli wystąpiła jedna porażka. Dokładnie jedna porażka. Ile tego będzie? No więc popatrzmy na trochę bardziej rozbudowane drzewko i sytuacja jest tak, że mógł wypaść sukces, potem porażka, no i potem sukces. Mogło być też tak, że wypadła porażka za pierwszym razem, później wypadł sukces, no i później wypadł sukces. Inne możliwości w ogóle nie wchodzą w grę. Tak więc pozostałe mógłbym w zasadzie tutaj zgumkować. No bo jeżeli wypadła porażka, to nie mogła potem wypaść druga porażka, bo wtedy zmienna losowa, rozpatrywalibyśmy sytuację, że zmienna losowa duże x przyjęła 2, a my patrzymy tylko na sytuację z 1. Analogicznie tu, jeżeli wypadł sukces, a potem wypadłby drugi sukces, no to byłoby koniec gry, a nigdzie nie było żadnej porażki, więc to też również mogę tutaj zgumkować. I tu podobnie, jeżeli wypadła porażka, sukces, no to potem już porażki nie mogło być, bo to by było, że x duże przyjęło 2, i tu tak samo. Czyli musimy teraz podpowiednio policzyć. Na jednej gałęzi mamy 1 trzecią razy 2 trzecie, razy 1 trzecie. Jedno odgałęzienie tego rozgałęzienia dodać drugie, czyli 2 trzecie, razy 1 trzecia, razy 1 trzecia. Zobaczmy, że tu są dokładnie takie same liczby, a mnożenie jest przemienne, jak dobrze wiemy. W związku z czym mogę równie dobrze napisać, że to jest 2 razy 2 trzecie, razy 1 trzecia, razy 1 trzecia. Co zostało tutaj właśnie zapisane. Kolejne. Prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa przyjęła wartość równą 2, czyli były w tej grze dwa rzuty, gdzie nie były porażki. I jak to policzyć? No, potrzebujemy jeszcze większe drzewko. A mianowicie tak: no, sukces bądź porażka. Jak to mogło się odbyć? No, być sukces, później mógł być porażka, później mógł być no już nie mógł być, później porażka, no i potem sukces. No to jest jedyna możliwość. Po prawej stronie natomiast mogło być tak, że była porażka, później sukces, później porażka. No i na końcu sukces, jak również jeszcze mogło być tak, że była porażka, potem porażka, później sukces i sukces. Także widać mamy tutaj trzy możliwe no, sytuacje, jakie się mogą rozegrać. Także tu pozostałość już mogę skreślić, no bo jeżeli był sukces, to potem już drugi raz nie mogło być sukcesu. Podobnie, jeżeli był sukces potem porażka, to nie mógł być wystąpić sukces, bo byłby koniec gry. A mają być, jak widać już zauważyliśmy, oj za dużo, mają być dwie y, dwa sukcesy i dwie porażki. Także to też jak widać odpada. No i tu podobnie, tak mógłbym to gumkować, może ja tego już nie będę to tak gumkował, tak tego też nie ma wtedy, tego tu nie ma, tego tu nie ma. I tego też w ogóle już nie ma. No bo jak porażka porażka, to nie mogło być trzeci raz porażka, bo też by było, że x jest równe 3. Czyli tak to wygląda po uproszczeniu, a zatem nasze prawdopodobieństwo to odpowiednio w pierwszej gałęzi 1 trzecia razy 2 trzecie, następnie razy 1 trzecia i następnie razy 1 trzecia. Druga gałęź dodać 2 trzecie razy 1 trzecia razy 2 trzecie. I razy 1 trzecia. Dodać trzecia gałąź. 2 trzecie. Razy 2 trzecie. Razy 1 trzecia i razy 1 trzecia. I zobaczmy, że 3 razy mamy dokładnie taką samą liczbę. Tak. 2, 2 trzecie, 2, 1 trzecie. Tu tak samo, tu tak samo. Czyli krótko mówiąc, jest to 3 razy 1 trzecia kwadrat. Razy 2 trzecie kwadrat. Co zostało tutaj? Zobaczmy, zapisane. O! Super. No i teraz moglibyśmy liczyć do dalej. Rysować te drzewka. No ale staje się to powoli już bardzo kłopotliwe. Mianowicie policzmy teraz prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa x przyjęła wartość 3, czyli że wystąpiły 3 porażki. Jak już zapewne zauważyliśmy, no następne drzewo byłoby takie, ja już tutaj nie będę tego zaznaczał i malował, bo to by było troszkę <grym> żmudne. W każdym razie popatrzmy na to troszkę od innej strony. Tylko jeżeli zmienna losowa x przyjęła wartość 0, no to mogł być tylko sytuacja taka, że był sukces, potem sukces. Jeżeli zmienna losowa x przyjęła wartość równą 1, no to mogło być tak, że był sukces, porażka, sukces, no i to z od góry, od wierzchołka tego górnego, tego drzewa. Odkurzenia SPS, albo że porażka, sukces, sukces. Dwie możliwości. Podobnie, jeżeli zmienna x przyjęła wartość 2, no to mogło być, że jest sukces, porażka, porażka, sukces, I albo porażka, sukces, porażka, sukces, albo porażka, porażka, sukces, sukces. No i jeden dalej: jeżeli zmienna będzie równa 3, no to będzie co? Sukces, porażka, 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 sukces. Porażka, sukces, porażka, porażka, sukces, porażka, porażka, sukces, porażka, sukces, porażka, 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 sukces, sukces. Czyli już widać pewną konwencję. Mianowicie oczywiście jest to, że na końcu jest zawsze sukces, ponieważ no to powoduje koniec gry. Tak, drugi sukces powoduje koniec gry. Natomiast tu, jak widać, przestawiamy tylko kolejno to S. Na pierwszej, na drugiej pozycji, na trzeciej pozycji. Tu. Tak samo na pierwszej pozycji, na drugiej pozycji, na trzeciej pozycji, na czwartej pozycji. A zatem w ogólności, jeżeli nasza zmienna x przyjęłaby wartość jakąś k, no to wyglądałoby to tak, że mamy na końcu rzeczywiście oczywiście sukcesy, ileś tamtych tych sukcesów, na no tło na tych pozycjach, których jest, jak widać, no dla trzech było cztery, dla dwóch były 3, dla jedynki były 2, czyli K plus 1 musimy wybrać miejsce, gdzie wstawić po prostu ten drugi sukces. Na no wszędzie w pozostałych miejscach są porażki. Innymi słowy, ile jest takich możliwości? Ile jest takich możliwości? No jest ich rzecz jasna. K plus 1, bo z K plus 1 miejsc wybieram jedno, czyli po 1, a, a żeby wstawić tam to jeden, ten sukces. Czyli innymi słowy, zobaczmy K plus 1 po 1, to jest k plus 1 silnia, podzielić przez 1 silnia, czyli inaczej 1, razy różnica, czyli k plus 1 minus 1, czyli przez k silnia. Czyli jakbyśmy to skrócili, no tu jest inaczej k silnia, razy k plus 1, bez silni, 1 silnia i tu razy k silnia, to się oczywiście skraca, wychodzi nam k plus 1. K plus 1. A zatem już widzimy, że tu są te kolejne liczby. Tu razy 1, tu razy 2, tu razy 3, tu razy 4, tu razy 5, dla czwórki 5, dla trójki 4, czyli dla k będzie k plus 1. Dodatkowo trzeba policzyć 2 prawdopodobieństwa tego, że wystąpił sukces, czyli do kwadratu, oraz odpowiednia ilość tego, że wystąpiły porażki. Dokładnie k. No bo x to jest zmienna losowa te, te liczby rzutów, w których nie wypadła ani jedynka, ani szóstka, czyli wystąpiły te porażki jest ich dokładnie k. Tu mam jeszcze narysowane drzewko dla przypadku właśnie, gdy zmienna losowa x przyjęła wartość 3. No bo zobaczmy, tutaj mamy pierwszy rzut, drugi rzut, trzeci rzut, czwarty rzut i 5 rzutów, z czego dwa są tymi sukcesami, a zmienna x to są te porażki czyli do x równego 3, moglibyśmy na takim drzewku to zaznaczyć, ale ja celowo tego nie będę robił, no bo to jest żmudne, czasochłonne i w zasadzie nam do niczego nie jest potrzebne, bo już znamy wzór, jak to w ogólności wyliczyć. Tutaj mamy przypomniany ten wzór z wcześniej, tylko już bez tych dodatkowych zapisków. Dokładnie chodziło mi o, o ten slajd. Tu jest powtórzony. No, i teraz przechodzimy już dalej, a mianowicie do tego, że jak wyznaczyć wartość oczekiwaną. No i przypomniałem tutaj definicję wartości oczekiwanej. Wartość oczekiwana w przypadku dyskretnym i skończonym to oznaczamy właśnie przez takie e od zmiennej losowej dużej x i jest to oczywiście suma od i równego 1 do n tych właśnie kolejnych wartości zmiennej losowej możliwych x i razy ich prawdopodobieństwo. Raz ich prawdopodobieństwo. Natomiast w przypadku, gdy wartość oczekiwana w przypadku dyskretnym nieskończonym, no to różnica jest tylko taka, że zamiast n jest tutaj nieskończoność, jak zauważono, i wzór jest w zasadzie analogiczny. W przypadku ciągłym wartość oczekiwana definiujemy przy pomocy całki, jak nie trudno się domyślić, to duże x tutaj oznacza, że to jest to f, to jest funkcja zwana gęstością prawdopodobieństwa tej zmiennej losowej x. Dlatego tutaj to, ten x jest tutaj zaznaczony w indeksie, ale można go zmazać. Może będzie bardziej czytelny i prostsze w zrozumieniu. Ok. Nas dotyczy przypadek ten, ponieważ rzucamy kostką, ale może być tak, że my rzucamy tą kostką, rzucamy, rzucamy, rzucamy. Ciągle wypadają nam porażki. Możemy bez końca wręcz rzucać porażki. No jest taka możliwość, że tak będzie. Dlatego nie jest to skończona sytuacja, że mamy sytuacje takie, że nie wiem, rzuceniem dwa razy sukces, albo już sukces, potem porażkę, potem sukces, albo jeszcze ileś tam, no każde z tych sytuacji to jest jedno zdarzenie elementarne. Ale tych zdarzeń, jak już widać, może być nieskończenie wiele, bo ja mogę rzucać, rzucać, rzucać nieskończoną ilość razy te porażki. Jest bardzo mała szansa, ale jednak istnieje. Dlatego nas dotyczy ten przypadek, dyskretny, ale już nieskończony. Wykorzystajmy zatem ten wzór i policzmy tą wartość oczekiwaną w naszym zadaniu. A zatem mnożymy tutaj odpowiednio. Po lewej mamy liczbę rzutów, w których wypadła porażka, czyli mamy 0 takich rzutów, razy prawdopodobieństwo tego, że właśnie tak było, że było 0 tych rzutów z porażką. Następnie dodać prawdopodobieństwo, tutaj mamy po prawej i po lewej wartość tego, że było jeden taki rzut. Wartość właśnie, żeby był jeden rzut, liczba tych rzutów, razy prawdopodobieństwo tego, żeby właśnie był jeden rzut, gdzie wypadła porażka. Dodać, liczba rzutów, w których wypadła porażka, razy prawdopodobieństwo tego, że wypadły dwie porażki. Dodać, i tak dalej. Liczba trzech rzutów i prawdopodobieństwo tego, że były trzy rzuty właśnie z porażką. Dodać, i tak dalej, aż do jakiegoś k, że było k rzutów z porażką i prawdopodobieństwo tego, że właśnie było k rzutów z porażką. Na tym polega tutaj ta zmienna oczekiwana. I co ważne, tu później dopisałem jeszcze plus trzy kropki, bo w przypadku, kiedybym tego nie napisał. To by sygnalizowało, że owszem, jest tego z dużo, ale skończona ilość. Do jakiegoś dowolnego k, może 5, może 100 milionów, ale jednak skończona. Natomiast ja tutaj muszę koniecznie dopisać plus 3 kropki, które sygnalizują, że to się ciągnie w nieskończoność. Bo ja mogę ciągle rzucać te porażki. Tak? I się gra będzie ciągła, ciągła, ciągła bardzo długo. Dlatego są tutaj te kropki. Bardzo ważne. No to dalej. Wstawiamy już konkretnie liczby, jakie nam powychodziły. Liczba rzutów 0 i prawdopodobieństwo tego. No to wracamy, patrzymy, aha, to było tu 1 dziewiąta. Dobrze, jest, 1 dziewiąta. Później, że był jeden rzut i prawdopodobieństwo tego, czyli 2 razy 1 trzecie, razy 1 trzecie, razy 2 trzecie. Jest tutaj zapisane. Tak, 1 trzecia do kwadratu to jest 1 dziewiąta. Następnie, to, że były dwa rzuty z porażką w tej grze, no i prawdopodobieństwo tego. No to znowu patrzymy tutaj. Dwa rzuty z porażką, czyli 2 trzecie kwadrat i 1 trzecie kwadrat. 2 trzecie kwadrat, 1 trzecie kwadrat, czyli 1 dziewiąta, wszystko się zgadza. Dodać i tak dalej. Aż do tego, że było k rzutów z porażką, razy prawdopodobieństwo tego. A prawdopodobieństwo tego wynosi tyle. Czyli k plus 1 razy. 2 no, trzecie do potęgi k, bo było k porażek, razy 1 trzecia do kwadratu. Mamy to tutaj zapisane, jak widać, tak? Tu prawdopodobieństwo, a tu jeszcze, że było liczba tych rzutów domnożone. Dodać i trzy kropki, bo to się ciągnie w nieskończoność. A zatem możemy to krótko zapisać, że jest to szereg. Jest to szereg. I będzie to odpowiednio co. Zobaczmy, wszędzie jest 1 dziewiąta, tu jest jedna dziewiąta, tu jest jedna dziewiąta, tu jest jedna dziewiąta, więc można tą jedną dziewiątą wyciągnąć przed nawias, dlatego się tutaj to pojawia, następnie razy K i razy K plus 1. No i 2 trzecie do potęgi k. No bo zobaczmy, dla k równego 1, jak tu wstawię 1, to mamy 1 razy 2, 1 razy 2. A w zasadzie wręcz mógłbym liczyć od k równego 0, tak, bo to odpowiadałoby temu. Dla k równego 0 mamy 0 razy 1, to i tak wychodzi 0. No i te dwie trzecie do potęgi 0, więc i tak wyszłoby na to, że jest to 0. Dlatego jest to napisane od 1. No bo tamten jest pomijalny, tak? No jeżeli dodaję 0, to mogę pominąć. Dalej, dla k równego 1, no to będzie 1 razy 2. Proszę bardzo, jest. I 2 trzecie do potęgi 1 jest. No i 1 dziewiąta cały czas we wszystkich występuje. Dalej, dla k równego 2 będzie 2 razy 3, czyli to tutaj. 1 dziewiąta jest cały czas, no i 2 trzecie wtedy do k to będzie 2 trzecie. Czyli jest to skrótkowo, skrótowo zapisane to, co wyżej. No dobrze, tylko jak my to teraz możemy policzyć taki szereg? Bo potrzebujemy to policzyć, ile to wynosi ta suma. Co się zatem okazało, że nagle w takim pozornie na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło zadaniu, okazało się, że polegającym na rzucie kostką, okazało się, że nagle potrzebujemy wiedzy związaną z sumowaniem szeregów i też ich zbieżnością, no bo warto by było sobie sprawdzić najpierw, czy taki szereg jest zbieżny. No i pojawia się pytanie, jak my to możemy teraz policzyć. No, To co proponuję zrobić, to tą 1 dziewiątą wyrzucić przed szereg, bo to zawsze nam wolno zrobić, jeżeli mamy liczbę mnożoną przez po każdy element tego szeregu, to możemy tą liczbę wyrzucić przed ten szereg. No bo też i nie zależy to i od k. Co więcej, to 2 trzecie do potęgi k możemy inaczej napisać, że to jest 2 trzecie do potęgi k minus 1 razy 2 trzecie. Jak ktoś chce do potęgi pierwszej. W myśl zasady szkolnego wzoru a do potęgi n razy a do potęgi m to jest a do potęgi ich suma, n plus m. No i faktycznie k minus 1 dodać 1 to jest razem k, czyli wychodzi na to samo. I teraz te dwie trzecie do potęgi pierwszej możemy wyrzucić też przed szereg. Przemnoży się to razem z tą jedną dziewiątą, a możemy wyrzucić, no bo tu jest mnożenie, tak? Tu też jest mnożenie, więc przemnoży się to z tą jedną dziewiątą przed szeregiem, mamy zatem dwie dwudzieste siódme. No, i teraz nasze zagadnienie, ażeby wyznaczyć tą wartość oczekiwaną, sprowadza się do tego, że musimy wyznaczyć wartość sumy takiego oto szeregu liczbowego. Liczbowego, no bo każdy z elementów tego szeregu to jest liczba. Przy okazji także zauważmy, tu jest k minus 1, tak, w ramach tego, co przed chwilą tutaj powiedziałem. No dobrze, jak my to teraz możemy sumować? No więc proponuję zrobić tak zastąpić ten szereg liczbowy, te dwie trzecie, ogólnie przez x ogólnie przez x, a zatem zrobić z tego wszystkiego szereg funkcyjny. Czyli mamy szereg od k równego 1 do nieskończoności, czy też w nieskończoność się ciągnie. Tu tak samo k k plus 1. No i zamiast dwie trzecie jest teraz x. I do potęgi k minus 1. I ktoś tu się zapewne zbuntuje, no ale jak to, po co, no, mieliśmy szereg liczbowy i teraz mamy robić z tego szereg funkcyjny, no po co, po co to utrudniać, tak uogólniać jeszcze, bez sensu. Wystarczyło tu to policzyć. No właśnie, to uogólnienie nam za chwilę pomoże, zaraz się okaże dlaczego. A my po prostu i tak, jak to znajdziemy, to na koniec sobie i tak podstawimy za tego x 2 trzecie. Czyli tak na dobrą sprawę interesuje nas ten szereg dla x a równego 2 trzecie, choć faktycznie w tym miejscu rozpatrujemy znacznie bardziej szersze zagadnienie, no bo jest to już szereg funkcyjny. Elementami tego szeregu już nie są pojedyncze liczby, ale funkcje, tak? No bo tu wszędzie jest x. Są to jakieś funkcje x, dokładnie rzecz biorąc funkcje potęgowe. Funkcje potęgowe. No dobrze, co my możemy zrobić? No teraz tak, popatrzmy, mamy k i mamy x do potęgi k minus 1. I teraz możemy napisać, że to jest x do potęgi k, taka funkcja i pochodna z tego. No wyjdzie na to samo. No dokładnie tak jak w pochodnych, jeżeli mamy funkcję f od x równą x do potęgi k, no to pochodna takiej funkcji, no to jest k razy x do k minus 1. No wiedza związana z pochodną się kłania. A zatem mogłem to tak zwinąć. Dlaczego mogłem? No bo działam w obrębie każdego elementu tego szeregu, w żaden sposób tego nie łączę, ani nie przestawiam w tych kolejności, tych elementów tego szeregu, więc wolno mi było tak zrobić. Co potem? Potem postępuję ponownie. Czyli znowu, jeżeli miałbym jakąś funkcję g od x równą, no niech będzie x do k plus 1, no to pochodna takiej funkcji to jest k plus 1 razy x do potęgi k. Tak na dobrą sprawę, ja z tego przechodzę w to, czyli całkuję. Czyli też i związana, tu okazało się, że nam potrzeba trochę wiedzy związanej z całkami. Bardzo podstawowej, ale jednak. Dobrze. Czyli mamy to, przechodzi nam teraz w podwójną pochodną. Co do tego tutaj nie ma nigdzie wątpliwości. Natomiast wiele osób bezmyślnie napisałoby tu dalej równa się. Podczas gdy, no trzeba uważać. Trzeba uważać. Bo w istocie, faktycznie mamy twierdzenie w pochodnych, które mówi, że pochodna sumy, pochodna sumy, to może napiszemy tak, pochodna sumy, nie wiem, od k równego 1 do jakiegoś n, niech będzie jakiegoś, no nie wiem, niech będzie to x k plus 1, tak pochodna sumy jest równa sumie pochodnych, ale tu jest skończone, tak? N tu jest, n napiszę wyraźnie n. Tu tak samo n od k równego 1, x, k plus 1 i pochodna z tego. Faktycznie w przypadku sumy jak najbardziej jest to prawda, mamy twierdzenie. No ale my tutaj nie mamy skończonej sumy, tylko mamy szeregi. Zobaczmy, są nieskończoności. Są nieskończoności. I teraz jest pytanie, czy wolno nam napisać, że to jest sobie równe. Czy wolno nam napisać, że to jest sobie równe? Otóż, zanim odpowiem, to to, co chcę powiedzieć, to jest to, że jeżeli miała być to też zresztą jedyna rzecz, którą zapamiętasz z tego nagrania, to chciałbym właśnie, żeby to było to, a mianowicie to, że jeżeli my w naszych zagadnieniach pojawia nam się nieskończoność, to my musimy być bardzo ostrożni z tym, co robimy, bo na przykład nie wolno nam przestawiać kolejności elementów, które sumujemy w tym szeregu nieskończonym, bo może nam wyjść w zupełnie coś innego. Trzeba być bardzo ostrożnym i to nie tylko w kontekście szeregów pochodnych czy też w przestrzeni nieskończenie wymiarowych. Trzeba być bardzo ostrożnym, tak? Także tutaj powtórzę jeszcze raz. W przypadku nieskończoności trzeba uważać, co się robi. No a teraz wracając. Czy mogę napisać, że to jest sobie równe? Otóż tak, ponieważ, tak czy też o ile, o ile zachodzą trzy rzeczy. Mianowicie szereg, zresztą na następnym slajdzie to będzie napisane, szereg bez tych pochodnych jest zbieżny. Dodatkowo szereg z tymi pochodnymi, czy też z jedną pochodną, bo no do tego dotyczy twierdzenie, też jest zbieżny i to w dodatku jednostajnie. Dodatkowo te pochodne są funkcjami ciągłymi. Na pewnym obszarze, przedziale, może dokładniej przedziale AB tego X, pewnym przedziale X tego. I jeżeli te trzy warunki są spełnione, to wtedy możemy napisać się, że to jest równe. No, nasza funkcja jest bardzo trywialna, bo jest to x do potęgi, więc ona oczywiście spełnia te wszystkie warunki i faktycznie możemy napisać, że to jest sobie równe. W dodatku interesuje nas to dla przedziału no, bliskiego dwóch trzecich, czyli mniejsze od jedynki, większe od 0, bo w końcu są to prawdopodobieństwa. A tak na dążprawie, to jest nas tylko bardzo małe otoczenie tych dwóch trzecich, także jak najbardziej możemy napisać, że jest to sobie równe, pytajnik możemy zmazać. Ale mamy na następnym slajdzie dokładnie podane to twierdzenie. Twierdzenie o różniczkowaniu szeregu funkcyjnego. Mówi tak, jeżeli wyrazy szeregu od n równego 1 właśnie w nieskończoność jakiejś funkcji f, n, x Czyli mamy tutaj pewną rodzinę funkcji, tak, dla każdego n jest jakaś może być inna funkcja w ogólności. Jeżeli wyraz z taki szeregu, taki, jeżeli wyraz z szeregu funkcyjnego tej oto właśnie postaci mają ciągłe pochodne, czyli te pochodne tych kolejnych elementów tego szeregu funkcyjnego są ciągłe na pewnym przedziale AB, czyli x -a należącego od AB. Nie musi być na całej e osi rzeczywistej, ale może być na pewnym ograniczonym przedziale AB. Ponadto szereg ten jest zbieżny. Czyli ten szereg jest zbieżny w tym przedziale AB, a ponadto szereg z tą pochodną jest jednostajnie zbieżny. No właśnie, w przypadku szeregów funkcyjnych, oprócz samego pojęcia zbieżności, pojawia się też pojęcie zbieżności jednostajnej. Nie będę w to wnikał w tym miejscu, ponieważ no. Celem tego nagrania jest pokazanie, jak wiele wiedzy może być potrzebne przy rozwiązaniu na pozór wydawać by się mogło trywialnego zadania z rzutem kostką, ile tych rzutów statystycznie będzie wypadać. Natomiast to jest oddzielny dział, nie chcę w to wchodzić, no bo najpierw wypadało przerobić same szeregi i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Jest jednostajnie zbieżny. To wtedy szereg... Taki jest równy takiemu, czyli inaczej mówiąc, potocznie, kolokwialnie, my z tą pochodną możemy wyleść za ten szereg, czyli najpierw dokonać no, sumy tego szeregu bez tych pochodnych, a potem wynik policzyć pochodną, jak również odwrotnie. Najpierw policzyć te pochodne, a później szereg w zależności od tego, co nam jest wygodne, i taka równość tutaj zachodzi. Dla każdego x, oczywiście z tego przedziału a, b. A zatem przepisałem tutaj z poprzedniego slajdu u samej góry to, do czego doszliśmy aktualnie, czyli mamy to. No i teraz, co możemy zrobić? No podobnie, ten x do potęgi k plus 1 możemy zapisać, że to jest x do k razy x, czy też do pierwszej, jak to chce. No i ten x do pierwszej nie zależy w żaden sposób od x, a jest to mnożenie, więc mogę wyrzucić to przed ten szereg. No i teraz mamy szereg x do potęgi k czyli jest to po prostu szkolny szereg geometryczny. Suma takiego szeregu, no to jest wyraz pierwszy, czyli dla k równego 1, czyli x, jest x w liczniku, podzielić przez 1 minus q, a q jest oczywiście x tego szeregu, no bo każdy kolejny wyraz jest mnożony przez x. x razy x daje nam x kwadrat, razy x daje nam x do trzeciej, no i tak powstają te kolejne elementy tego szeregu, czy 1 minus q, a q pamiętajmy, musi być mniejsze od jedynki. Faktycznie tak jest, moduł x jest mniejszy od jedynki, bo nas naprawdę interesuje pewne otoczenie tylko x równego 2 trzecie. Dowolnie małe nawet może być, ale będzie w otoczeniu 2 trzecich, także w każdym razie będzie to mniejsze od jedynki. Jak najbardziej jest ok. Mogę dalej tuż napisać, że jest to równe. No dobrze. No i w tym momencie już szeregu nie mamy, bardzo się z tego powodu cieszymy i mamy prostą funkcję, której musimy policzyć drugą pochodną. Drugą pochodną. Ja napisałem tutaj trzy kropki, bo no to już jest smutna czynność, ale może ją policzymy, tak? Czyli co? Mamy x kwadrat przez 1 minus x i liczymy pochodną. Pierwsza, drugie, drugą pochodną. Najpierw pierwszą, czyli pochodna góry, no to jest 2x. razy 1 minus x dół bez zmian, następnie odjąć góra bez zmian, czyli x kwadrat razy dół bez razy pochodna dołu. No pochodna dołu, no to jest pochodna z 1 minus x, czyli minus 1, czyli do nam da krótko mówiąc tutaj, plus. Dalej, dzielimy przez mianownik kwadrat, czyli 1 minus x do kwadratu. No i z tego wszystkiego jeszcze druga pochodna, no bo jedną już właśnie policzyliśmy. Teraz pytanie, upraszczać to czy... Tak, uprośmy trochę. Czyli będzie tak, 2x przez 1 minus x do kwadrat, bez potęgi, czyli do pierwszej, dodać x przez, no niech będzie tak, 1 minus x do kwadratu. Tak, i teraz liczymy pochodną z tego. Co nam z tego wyjdzie? No wyjdzie nam tak, z pierwszego pochodna, no to znowu mamy pochodną ilorazu. Pochodna z 2x to jest 2. Razy dół bez zmian, czyli 1 odjąć x. Następnie odjąć góra bez zmian razy pochodna dołu, czyli razy minus 1. No bo pochodna z 1 minus x to jest minus 1, czyli dodać. Podzielić przez 1 minus x do kwadratu. Ok. Teraz dodać drugie. Pochodna kwadratu no to jest 2 razy to coś. Ok. Następnie razy wnętrze, czyli pochodna ilorazu. Pochodna x, 1, razy dół bez zmian, 1 minus x. Odjąć góra bez zmian, czyli x, pochodna dołu, czyli minus 1, czyli będzie plus. Podzielić przez 1 minus x i do kwadratu. No dobrze, trochę może skróćmy, jeżeli się coś da, a da się. Czyli mamy 2 przez 1 minus x. Dodać 2x przez 1 minus x kwadrat. Co więcej. Hmm, 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 dodać 2x przez 1 minus X razy tu nam się skróci. Czyli 1 przez 1 minus X i tutaj dodać X przez 1 minus X do kwadratu. Ok. No to są takie żmudne już mechaniczne czynności, tak? Niczego tutaj twórczego. Nie robimy. Dobrze. Co dalej? Hmm, 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 hmm. Zobaczmy. Tu jest 2x przez 1 minus x kwadrat. Tu jest 2x przez 1 minus x. I tu mamy e, 1 minus x. Czyli to z tym razem daje nam 2x przez 1 minus x kwadrat, czyli to samo co tu, czyli razy 2. Czyli mamy 2 przez 1 minus x. Ok. Następnie dodać 4x przez 1 minus x kwadrat. Za nawiasem oczywiście. I do tego wszystkiego jeszcze dodać 2x kwadrat przez 1 minus x do potęgi trzeciej. No to podstawmy. Za x te nasze 2 trzecie. 2 trzecie. A zatem będzie tak: 2 przez 1 minus 2 trzecie, czyli 1 trzecia. Dodać 4 razy 2 trzecie, no to jest 8 trzecich przez 1 minus 2 trzecie, to jest 1 trzecia do kwadratu. Dodać 2 trzecie do kwadratu, no to jest 4 w liczniku razy 2, to jest 8 dziewiątych. Podzielić i 1 minus 2 trzecie, to jest 1 trzecia do trzeciej. Ok. A zatem pierwszy ułamek pierwszy mnożę licznik mianownik przez 3 daje nam 6.

Stąd te 54, tutaj, tak, krótko policzone. No i teraz nasza wartość oczekiwana, gdzie ona była, to było tu. Wyliczyliśmy ten szereg. Wyszło, że to jest 54. No i mnożymy razy te 2,27. Czyli wartość oczekiwana od zmiennej losowej dużej x to jest 2,27 razy te 54. No to się oczywiście skraca, wychodzi nam 4. I teraz tak, jaki z tego wszystkiego wniosek? No bo to jest koniec zadania, to co mieliśmy policzyć, to policzyliśmy. Jaki z tego wszystkiego jest wniosek? Zauważmy, że w tym jednym zadaniu okazało się, że potrzebowaliśmy wprawdzie bardzo podstawowej wiedzy, ale jednak z zakresu funkcji, pochodnej, całki, szeregów, szeregów funkcyjnych, więc trochę tego jest. Dodatkowo kombinatoryki a propos liczenia tych porażek, ile ich jest przy danej wartości zmiennej losowej. E wiedza związana z prawdopodobieństwem, po to wszystko, ażeby móc wyznaczyć, ile przy, będzie wartość oczekiwana zmiennej losowej x. No wychodzi nam 4. A co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli wielu osobom, powiedzmy nie wiem, 100 milionom osób, kazalibyśmy zagrać w taką grę i policzyli każdemu ile wykonał rzutów, ile wykonał rzutów, a następnie uśrednili te, te wyniki, to okazałoby się, że statystycznie jedna osoba wykonała 6 rzutów. Będzie to w, tym, w tych okolicach. Im więcej będzie tych osób, które zagra w tą grę, tym bardziej będzie to 6. Skąd to 6? No bo cztery rzuty związane z tym, że wyjdzie im porażka. 4 porażki, no i dwa związane z tymi właśnie sukcesami dwoma, czyli razem 6. Z tym wychodzi, że właśnie statystycznie jedna osoba będzie wykonywać 6 rzutów. Oczywiście to w żaden sposób nie wyklucza, że ktoś mógł rzucać i wykonać tych rzutów 142 miliony, bo ciągle mu wychodziły porażki, zanim mu wypadła tam za którymś razem drugi raz ten sukces. Drugi raz ten sukces. Jak widać, zagadnienie jest bardzo praktyczne, no bo może dotyczyć hazardu, jeżeli ktoś gra w jakieś gry, jakąś podgrę w, dany, w ramach jakiejś gry, gdzie może być ważne, ile potrzebujemy rzutów na osiągnięcie czegoś. Więc yy, zastosowań jest dość dużo, a jak widać, dużo też teorii matematycznej było nam potrzebne, która wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że jest mocno abstrakcyjna i nieprzydatna. No jednak, jak widać, czasami się przydaje. Czasami się przydaje. A wtedy, kiedy się przydaje, to zwykle potrzeba tego bardzo dużo. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że nagranie ci się podobało. Wydawało mi się, że jest dosyć ciekawe. E, I to wszystko. No, zachęcam Cię również do lajkowania, pisania komentarza. Bardzo jestem ciekaw twojej, właśnie, Twoich wrażeń i opinii na temat tego nagrania. Jak również do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, czy też udostępnienia nagrania. Może komuś innemu też się to spodoba. Kto jest zainteresowany tematem, rzecz jasna. A tymczasem to wszystko. Trzymaj się. Cześć.